tego oczywiście mowa o konfiskacie, całkowitym zajęciu, przejęciu, zabraniu raz na zawsze majątków tych, którzy dokonują przestępstw, są przestępcami, są bandziorami, są mordercami. Nie ma absolutnie na to zgody. Wojna polega na tym, że żołnierz żołnierzem, jest to pewna próba sił i to zawsze jest kalkulowane, rzeczywiście jest to tragiczna sytuacja, ale jednak dotyczy nie ludności cywilnej. A tu widzimy mordowanie, akt barbarzyństwa na ludności cywilnej. Kraje zachodnie nie mogą tego akceptować. Kraje wolnego świata, dlatego dziwi postawa Berlina, dziwi postawa niektórych krajów, takich jak między innymi Węgry, ja tu nie będę polemizował, czy chociażby w Holandii, którzy patrzą na biznes as usual, a nie pomaganie ludziom, więc mam nadzieję, że ci ludzie po prostu się obudzą i ten antyeuropejski projekt, jak na przykład Nord Stream 2, to prezydent Trzaskowski swoją drogą nazwał prywatnymi projektami, zostaną po prostu raz na zawsze rozwalone te rurociągi, uniezależnimy się, będzie dywersyfikacja i kraje europejskie zrobią to, co robi Polska. Czy uniezależnienie, deputynizacja Europy, to jest w tej chwili istotny element polityki całej Unii Europejskiej.